Dzisiaj chciałbym w dużym skrócie powiedzieć, o co chodzi w nowych taśmach z afery podsłuchowej z Janem Kulczykiem w roli głównej. Telewizja Republika wczoraj 21 października w programie Zadanie Specjalne ujawniła rozmowy z afery podsłuchowej. Były to rozmowy, w których Jan Kulczyk rozmawia z takimi osobami jak Radosław Sikorski, Krzysztof Kwiatkowski i Piotr Wawrzynowicz. Głównym tematem była prywatyzacja przedsiębiorstwa Ciech S.A. Powiem, co wynika z tych rozmów i czego się z nich dowiedzieliśmy, a w opisie pod nagraniem umieszczam link do pełnego materiału Telewizji Republika. Jak mniej więcej powinna wyglądać prywatyzacja spółki państwowej? Sprzedaje się akcje lub udziały spółek osobom trzecim, którymi mogą być drobni inwestorzy, inwestorzy strategiczni, także z zagranicy. I sprzedaje się to w drodze oferty publicznej, zaproszenia do rokowań potencjalnych inwestorów strategicznych lub przetargu. Jaki problem był z prywatyzacją spółki Ciechu? Taki, że Jan Kulczyk zadbał o to, by nie było innych ofert, tylko jego i jeszcze jakiegoś Andrzeja. Pan Jan wiedział, że kupnem Ciechu był zainteresowany Zdenek Bakala, Michał Sołowow i Zbigniew Jakubas. Pan Jan znał również cenę za akcję. Dzięki temu kupił ponad 50% akcji tej spółki za bardzo niską cenę. Mało tego. Przed sprzedażą tej spółki trochę ponad 9% jej akcji miało PZU. I PZU sprzedało swoje akcje po tej samej cenie, po której sprzedał je Skarb Państwa, a pan Andrzej, o którym przed chwilą mówiłem, to prawdopodobnie pan Andrzej Klesyk, prezes PZU. Załatwiono to w taki sposób, by nie było jakichś dziwnych podejrzeń, że PZU sprzedało swoje akcje o powiedzmy 5-6 zł więcej niż Skarb Państwa. W dniu dzisiejszym te akcje są warte dwa razy więcej. To znaczy, że Skarb Państwa za przyzwoleniem kierownika, czyli Donalda Tuska, stracił ogromne pieniądze. Chcecie więcej? Proszę. Kawałek rozmowy pana Kulczyka z panem Sikorskim. Tak, to jest druga sprawa, posłuchaj. Koszt energii wynikający z tego faktu, że ten węgiel produkujemy tak drogo, no przecież my musimy dbać o polską gospodarkę, z całym szacunkiem. Nie wiem, ile tam jest w tej chwili tych górników, 100 tysięcy? Sikorski odpowiada, I Kulczyk mówi, może nawet już nie, ja rozumiem, że dzisiaj przedwyborczo trzeba. Rozumiem, nie dyskutuję. Jak ktoś mówi, Donald po co? Są wybory, zostawcie. Natomiast potem trzeba to zupełnie zmienić. W tej oto rozmowie pan Jan Kulczyk mówi panu Sikorskiemu, co rząd ma robić. Tak, biznesmen mówi byłemu ministrowi spraw zagranicznych, co zrobić po wyborach z górnikami. Czy dalej uważacie, że Polska nie jest w ruinie? Jak dla mnie to rzeczywiście po tych nagraniach państwo polskie istnieje tylko teoretycznie. Jako taki smaczek zostawiłem na koniec krótkie zdanie, które powiedział do pana Krzysztofa Kwiatkowskiego, szefa NIK, pan Jan Kulczyk. Ale tutaj trochę niepotrzebnie Donald chciał być ponad tymi wszystkimi i nie wyciął Kamińskiego. Przecież nie byłoby tych następnych afer. Jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej, bo nie wszystko tutaj powiedziałem, to zapraszam do obejrzenia całego programu Zadanie Specjalne Telewizji Republika. Link jest w opisie. Co myślicie o całej tej sprawie? Czy jest to dla Was szokujące, czy jednak spodziewaliście się, że nasz rząd tak okrada nasze państwo? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.